Często zastanawiamy się nad tym, czy w ogóle opłaca się założyć działalność gospodarczą, ile to będzie nas kosztowało, jak to funkcjonuje, tak naprawdę, co będziemy płacić. Przyjrzyjmy się takim najważniejszym trzem rzeczom, które będziemy opłacali. Pierwszą jest ZUS. Niestety nie jest tak łatwo teraz wyliczyć składkę ZUS-owską. Minimalnie będziemy płacić 270 zł. i 90 składki zdrowotnej. To znaczy, że warto przy swoich założeniach. Czy nasza działalność się opłaca, przyjąć minimalnie 300 zł składki ZUS-owskiej. Oczywiście składka jest zależna od naszego dochodu, co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli wybierzemy odpowiednią formę opodatkowania, ta składka może być wyższa. Tak samo im dochód będzie wyższy, ta składka będzie wyższa. Tutaj warto e, tak naprawdę zrobić sobie symulację podatkową, czyli oszacować. Około ile będziemy zarabiali, jakie będziemy generowali koszty, żeby oszacować, jakiej wysokości składkę zdrowotną minimalnie oraz maksymalnie możemy płacić. Kolejną rzeczą, którą możemy płacić, ale nie musimy, jest podatek VAT. Jeżeli prowadzimy na przykład działalność doradczą, czyli jesteśmy doradcą podatkowym, wtedy musimy opłacać podatek VAT. Tak naprawdę do naszej faktury doliczamy ten podatek VAT. Więc koszt podatku, podatku VAT jest na naszym odbiorcy, czyli osobie, której wystawiamy tę fakturę. Dlatego warto skupić się na tym, żeby nasza kwota netto wynikająca z faktury była już z naszą marszą, czyli to, przyjmiemy najgorsze założenie. Najgorszym założeniem jest to, że to, co właśnie jest w kwocie netto, Ile dokładnie będziemy zarabiali za daną transakcję, za daną sprzedaż? Warto tutaj zwrócić uwagę, że można skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT. Kiedy możemy z takiego zwolnienia skorzystać? Jeżeli w ciągu roku nasze faktury sprzedażowe nie będą e, wynosiły więcej niż 200 tysięcy. Czyli zakładamy sobie, ile będziemy zarabiać i sprawdzamy, czy mieścimy się w limicie. Co jest ważne, to jest 200 tysięcy na rok. Jeśli zakładamy działalność połowy roku, mamy już 100 tysięcy przychodów. Czyli dla takiej osoby. Trzeba będzie po prostu podzielić to na 6 miesięcy, czy zmieścimy się w tym limicie. Warto też zastanowić, czy bycie podatnikiem VAT nie będzie dla nas korzystne. Jeżeli na przykład wystawiamy fakturkę dla kontrahentów z zagranicy, czy też sprzedajemy towar za granicę, wtedy jak najbardziej warto zarejestrować się do tego podatku VAT. I oczywiście, jeżeli świadczymy działalność, która podlega obowiązkowej rejestracji do podatku VAT, tak naprawdę nie mamy prawa. Ze zwolnienia z tego podatku. Jest to tak na przykład w przypadku doradców podatkowych, gdy wykonujemy działalność doradczą. Oni nie mają wyboru, muszą płacić podatek VAT od początku swojej działalności gospodarczej. Jeżeli chodzi o ZUS, to niestety ZUS nawet jeżeli mamy stratę z działalności gospodarczej, to znaczy, że rozwijamy swoją działalność, na przykład ponosimy dużo wydatków na cele inwestycyjne to i tak ZUS musimy zapłacić. Wtedy opłacamy go w tej minimalnej wysokości, czyli minimalnie 270 zł i 90 groszy. Jest to tak zwana ulga na start. Jeżeli chodzi o podatek dochodowy, to wybieramy w jakiej formie będziemy go opłacać. Możemy go opłacać w formie ryczałtu, podatku na zasadach ogólnych oraz podatku liniowego. Również warto pokusić się o symulację podatkową oraz weryfikację pod którą formę możemy opłacać, oraz to, w jakiej formie będzie najkorzystniejsze. Tutaj księgowa potrzebuje dużej ilości informacji od nas, czyli jakie będą nasze przychody, symulowane koszty, oraz to, czy posiadamy dzieci, czy posiadamy męża, żeby wyliczyć, która z tych form będzie dla nas najkorzystniejsza. Czyli płacimy już na pewno z działalności gospodarczej. ZUS, on jest pewny i on zawsze będzie płacony, oraz podatek VAT, jeżeli zdecydujemy się nabycie podatnikiem VAT, oraz podatek dochodowy pod warunkiem, że będziemy mieli zysk z działalności gospodarczej, bo jak sama nazwa wskazuje, jest to podatek dochodowy, czyli podatek, który płacimy od naszego dochodu. Faktury, które wystawiamy, są naszym przychodem. Natomiast faktury kosztowe, które przynosimy księgowej, są naszym kosztem. Przychody odjąć koszty to jest nasz dochód, czyli podatek dochodowy płacimy w momencie gdy wystąpi dochód. Kosztem, który również będziemy ponosili lub nie musimy, jest księgowość. Możemy zdecydować się na samodzielne księgowanie. Tutaj warto skorzystać z programu do księgowości, który jak najbardziej udostępnia Infact, ale warto też zlecić swoją księgowość księgowej. Koszt księgowości zaczyna się w przypadku uproszczonej księgowości czy ryczałtu bez podatku VAT od 150 zł.